Witam bardzo serdecznie w niedzielnym wydaniu Plociucha, czyli wydaniu poświęconym spiskowej teorii. Dzisiaj będą w zasadzie dwie teorie spiskowe w jednej, w dodatku nagrywane bez montażu, gdyż niestety ze względu na sprawy rodzinne mam ostatnio bardzo mało czasu na YouTube'a, no ale chcę się wywiązać, chcę, żeby spiskowa teoria była i chcę, żeby była w miarę blisko tej 21, choć wiem na pewno, że o 21 się nie da, w związku z tym nie chcę poświęcać kolejnych kilku godzin na montaż, renderowanie i tak dalej, wtedy film by był po pierwsze, dlatego wrzucam jak jest, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A jakie są dwie te spiskowe w jednej? Pierwsza to jest, że Watykanem rządzą Illuminaci, a druga moim zdaniem powiązana, dlatego wrzuciłem je dwie do jednego worka, to, że Watykanem rządzi szatan. Szatan i Illuminaci jak się z sobą wiążą? No bardzo prosto. Każdy, kto czytał teorię na temat Illuminatów, wie, że jednym z głównych celów Illuminatów jest, a w zasadzie Illuminaci są czasem nazywani kościołem Lucyfera. Mówiąc krótko, no, celem Illuminatów jest New World Order, czyli nowy porządek świata i czasem się mówi, że w tym nowym porządku świata światem właśnie ma rządzić Lucyfer. Illuminaci są bardzo mocno powiązywani z wizjami końca świata, z tym Armagedonem, z nadejściem bestii, z tym, że ta bestia będzie niesamowicie bardzo popularna i tak dalej oraz to już jest praktycznie we wszystkich teoriach na temat Illuminatów, że Illuminaci chcą zniszczyć Kościół. Illuminaci pragną zguby Kościoła katolickiego, tylko w różnych wersjach są, powiedziałbym, różne powody tego, dlaczego Illuminaci mieliby chcieć końca Kościoła. Jedni twierdzą, że to dlatego, iż Illuminaci są ci wielcy i oświeceni, a Kościół jest zacofany, ale drudzy twierdzą, że no, skoro Illuminaci są bardzo źli, a Kościół chce zniszczyć zło, to prewencyjnie Illuminaci chcą zniszczyć Kościół. W każdym razie to, że Illuminaci pragną zguby Kościoła, to jest w tych wszystkich teoriach. No i szatan, słuchajcie, no szatan, no łączy się z tymi obojema teoriami, prawda? Jeżeli Illuminaci są wyznawcami Lucyfera, wyznawcami szatana, no to jest rzeczą oczywistą, że to się jakoś przenika, to się wspiera. Plus, no szatan w sposób oczywisty chce zguby Kościoła, bo szatan chce zguby całej ludzkości, więc Kościoła też. Poza tym, no, Kościół stara się przynajmniej w tej warstwie takiej, na której został zbudowany, walczyć z Kościołem. A jeżeli szatan nie walczy z Kościołem, przepraszam, jeżeli Kościół nie walczy z szatanem, jeżeli Kościół nie walczy z szatanem, no to byłaby właśnie przejaw infiltracji Kościołu przez szatana. W każdym razie, skąd się wzięły te pogłoski, że rzekomo szatan się zakamuflował w Watykanie i że tam zaczyna bardzo mocno mieszać? Słuchajcie, jest taki pan, on się nazywa Gabriele Amorth, a pisze się Amorth. Jest to główny egzorcysta watykański. Nie wiem, czy obecny, ale na pewno w 2013 był głównym egzorcystą watykańskim i on powiedział bardzo wiele zdań na temat obecności szatana w kościele. Część z tych zdań była cytowana powszechnie w prasie, w tym w powszechnie szanowanym dzienniku The Daily Telegraph. I tu są, słuchajcie, dwa zdania. Pierwsze. Szatan może pozostać w ukryciu. Może mówić różnymi językami, a nawet okazywać współczucie i to jest ewidentna taka, nazwijmy to piącha, nie oszukujmy się, w papieża Franciszka, okazywanie współczucia, prawda? To, co Franciszek teraz mówi a propos tych wszystkich środowisk LGBT, na temat homoseksualistów, ba, na temat imigrantów, a przecież jest spiskowa teoria, która mówi, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje a propos imigrantów, jeszcze tej spiskowej teorii nie mówiłem, żeby ona nie nadawała tym moim bardzo poważnym vlogom na temat imigrantów, takiej otoczki spiskowych teorii, ale jest zupełnie na poważnie spiskowa teoria, która mówi, że imigranci są celowo wysyłani do Europy. Ja i do tej pory się zgadzam i to nie jest spiskowa teoria, to jest fakt, ale a propos spiskowej teorii jest to, że po to Europa ma być zasiedlona niejako przez muzułmanów, po to, żeby wywołać wojnę między kościołem, znaczy katolikami, a muzułmanami i na tle tej wojny ma się pojawić ten, który położy kres tej wojnie i to właśnie ma być antychryst, tak? Także jest taka spiskowa teoria bardzo mocno z tymi muzułmanami, z tymi imigrantami muzułmańskimi powiązana i tutaj no właśnie ten papież Franciszek by się w to trochę wpisywał, bo on jakby tym imigrantom sprzyja, prawda? Tutaj takie ciekawe rzeczy, a propos tego jeszcze sobie będziemy mówić. No a propos tego, że Illuminaci są zinfiltrowali Kościół, no to pogłoski na ten temat możemy znaleźć wszędzie. Nawet w mainstreamie, słuchajcie. Był sobie swego czasu taki film Anioły i Demony z 2009 roku, w którym no, cały film mniej więcej opowiada o tym, że rzekomo Illuminaci porwali czterech prefediti, chyba to się tak nazywa, czy prefituti, w każdym razie czterech kardynałów, którzy są preferowani preferitati, o, czterech kandydatów, którzy mieli największe szanse na zostanie papieżami w czasie konklawę i będą ich mordować, tak? Później się tam, jeżeli nie oglądałeś tego filmu, żebym cię nie spoilerował, przewin 30 sekund do przodu. No i później się okazuje, że ci iluminaci to niby nie iluminaci, tylko jakiś tam Kamerling bardzo mocno chciał wykorzystać całą tą sprawę z iluminatami, żeby tak zamieszać i tak oszukać, żeby samemu zostać papieżem. Niemniej jednak w tym filmie bardzo wprost się mówi, że wielu iluminatów zinfiltrowało Kościół i w tym Kościele władało, że ba, nawet wielu papieży to tak naprawdę byli iluminaci. Wprost mówi się to w tym filmie. Ta różnica jest taka, że w tamtym filmie ci iluminaci, no to są ci dobrzy, a ten Kościół, no to jest takie zacofanie, taki zaścianek, takie coś bardzo, bardzo, bardzo dziwnego, z czym w zasadzie trzeba by walczyć, trzeba tam by zanieść trochę tego światła, prawda? Światło, iluminaci, Lucyfer, wiadomo, Lucyfer niosący światło, wszystko ładnie, przynajmniej oczywiście w tej warstwie takiej hipotetycznej, bardzo ładnie się zagłębia. Jakie są teorie na temat tego, że rzeczywiście w Kościele jest coś nie tak? No w Kościele się dzieje bardzo dużo bardzo dziwnych rzeczy. Słuchajcie, między innymi abdykacja Benedykta XVI. To jest rzecz, która chyba miała wcześniej precedens, chyba jeden papież wcześniej rzeczywiście abdykował, chyba. Niemniej jednak, tak nazwijmy to w historii nowożytnej, w tej takiej, którą my znamy, no to jest rzecz, jakiś taki precedens, tak? Raczej papieże rządzili do śmierci. Tutaj ten Benedykt abdykował. Wygląda na to, że abdykował w zasadzie chyba w sile wieku, tak? Bo on cały czas żyje, cały czas jest, nie wiem jaki on ma status, ale w każdym razie cały czas na biało chodzi ubrany, jest jakby papieżem abdykantem, prawda? No i dlaczego on abdykował? Przecież cały czas mógłby rządzić. Jan Paweł II był w dużo gorszym stanie, a cały czas istniał, tak? No znaczy istniał, no cały czas był papieżem, cały czas próbował rządzić, podobno do końca im się stawiał. I teraz tak, jest pytanie, kto im się, dlaczego Benedykt XVI abdykował? No prawdopodobnie dlatego, że musiał. I to mówią wszyscy, nie tylko zwolennicy spiskowych teorii o iluminatach, ale ktoś go do tego zmusił. Mówi się, że Benedykt XVI chciał położyć kres pewnym niefajnym praktykom w Watykanie i że to te mafie wewnątrz Watykanu go do tego zmusiły. A podobno wewnątrz Watykanu działa mafia, no może nawet, nazwijmy to homoseksualna, tak? I tutaj zauważcie, był ostatnio ten słynny proces tego polskiego duchownego, który się okazało był gnojem, pedofilem, tego, który był wysłany na Dominikanę, prawda? Ale później sobie wrócił, bo był przedstawicielem, nie formalnie dyplomatą Stolicy Apostolskiej, więc wrócił do Watykanu i tu miał być sądzony, tak? I zobaczcie, no nie dożył de facto tego fragmentu procesu, w którym miałby coś, jakby to ładnie powiedzieć, w którym mógłby coś zacząć gadać, tak? No i tutaj oczywiście, no formalnie, to nikt go nie zabił, no ale to jest dziwne, tak? Taki śmierć faceta tuż przed tym, jak mógłby zacząć gadać, żeby było śmieszniej, ta śmierć została przewidziana. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale to jest bardzo ważny doktor z Uniwersytetu Warszawskiego, który się zna na prawie kanonicznym i on wprost mówił, jak się tylko ten proces zaczynał, że tego Polaka pedofila należałoby chronić, bo on się boi, czy on dożyje procesu i co, bah, nie dożył, tak? Bardzo możliwe właśnie, że go zamordowali, żeby nie zaczął sypać mafii, tak? I on tam bardzo mocno mówił, że to nie jest tylko kwestia tego, że on był pedofilem, ale on był pedofilem homoseksualistą, bowiem pedofile, no to ciężko mi się o tym mówi. Heteroseksualnym facetom w dodatku normalnym mówić o takich rzeczach strasznie ciężko. Samo mówienie jest już zburza, tak? To jest straszne. W każdym razie o to chodzi, że no, pedofile też mają skłonności do dziewczynek i chłopców, tak? Ten był pedofilem homoseksualistą. No i ten doktor bardzo poważnie mówił, że tam istnieje, nazwijmy to, mafia homoseksualistów w Kościele, tak? Teraz dalej. Podobno Benedykt XVI chciał zrobić porządek z Bankiem Watykańskim, tak? Chciał zrobić, no a wiadomo, bank, Illuminati, to się bardzo mocno wszystko wiąże. I teraz tak, on abdykuje. Nie przychodzi Benedykt, tylko przychodzi papież Franciszek, tak? I zobaczcie, co tutaj jest fajnie. To jeszcze raz to zdanie. Szatan może pozostawać w ukryciu, może mówić różnymi językami, może nawet okazywać współczucie. Chodzi o to, że dużo ludzi twierdzi, że Benedykt to właśnie coś tutaj zaczyna być a propos tej bestii, tak? O tym w ogóle, czy Franciszek to jest oddzielna spiskowa teoria i na ten temat będziemy mówić. Ale generalnie chodzi o to, papież Franciszek bardzo dużo gada, bardzo dużo chce pozmieniać, tak? Ale mało co zmienia, tak? Miał zrobić porządek z tym banku, nie zrobił nic w tym banku, tak? I teraz nagle, tak, pojawiają się jakieś przecieki, że on niby ma raka mózgu, pojawiają się jakieś liksy, tak? Natomiast różnych afer tam w kościele i teraz też mogą być dwie rzeczy. Albo ten Franciszek jest kolesiem, który porządek chce zrobić i Illuminaci próbują mu tutaj przeszkadzać, między innymi pokazując: o, ty masz raka, to z tobą nikt nie będzie chciał gadać, bo ty zaraz zginiesz, bo masz raka, a przyjdzie następca to już my wybierzemy, tak? Tak samo może być z tymi przeciekami, które mają mu przeszkadzać, ale to może być też tak, że on na przykład jest właśnie tym, to właśnie on jest tym nasadzonym przez Illuminatów, czy może wręcz wysłannikiem rogatego, prawda? I on tylko potrzebuje tego jako pretekstu. Pretekstu, żeby pokazać, dlaczego siedzi i nic nie robi, prawda? Także to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo dziwne. W ogóle w Kościół katolicki się bardzo mocno zmienia. To jest rzeczą, każdy, kto śledzi trochę te wolne media, wie, że katolicy, a w ogóle chrześcijanie, są najbardziej prześladowaną w tej chwili grupą na świecie. Za bycie chrześcijaninem można zginąć. Relikwie są... Kościoły są okradane, kościoły są palone, kościoły są burzone, a chrześcijanie, niczym ci pierwsi chrześcijanie, no nadstawiają drugiego policzka, bo nic więcej nie mogą zrobić, prawda? I co robi Watykan? No Watykan nic nie robi. To jest właśnie najbardziej dziwne, że tak zostawia tych swoich wiernych samym sobie. I tu jest właśnie śniepożywka dla tych wszystkich ludzi, którzy są zwolennikami spiskowych teorii, że rzeczywiście tu jest coś dziwnego, że rzeczywiście mamy niesamowitą nagonkę na katolików, bo właśnie nawet nie chodzi tylko na Kościół, wiecie, w momencie, w którym ktoś krytykuje Kościół zinstytucjonalizowany, tak zwanych purpuratów, to ja też się do tego przyłączam, bo ja jestem katolikiem zdroworozsądkowo myślącym i ja widzę, jak wielkie zgnilizna jest w tym kościele hierarchicznym. Niemniej jednak, tutaj mamy nagonkę również na wyznawców, tak? Również na wiernych. Za bycie chrześcijaninem można na świecie zginąć. Ba, w Polsce, jak ja powiedziałem na swoich vlogach, że jestem katolikiem, że wierzę w Boga, to było takie zupełnie tak, jakbym zrobił jakiegoś coming outa, nie? Boże, on jest wierzący, to straszne, nie no, człowiek wierzący i zupełnie sensownie mówi, Boże, to niemożliwe, to zupełnie tak, jakby, nie wiem, jakiś homoseksualista powiedział, że jest homoseksualistą, nie? Wielu ludzi, gdzie tutaj też nawiązując do tamtego, wiele ludzi mi nie wierzy, że jestem wierzący, no bo ci dobrze mówię, ja jestem wierzący, bo był taki stereotyp, został narzucony, że jeżeli ktoś jest katolikiem, to znaczy, że jest zaściankowcem, to znaczy, że jest beznadziejny, to znaczy, że jest głupi, to znaczy, że nie należy go słuchać, bo katolik to jest synom zacofania, tak? Jak z tym Kościół walczy? No nie walczy. Kościół stara się być taki... ja też nie uważam, że Kościół w wielu rzeczach robi dobrze. Uważam, że robi źle ten Kościół w Watykanie, tak? Jest za bardzo, bym powiedział, konserwatywny w wielu sprawach. I na przykład ta zasada, że potępiamy grzech, a nie grzesznika, bardzo źle mi się kojarzy z tym, jak są traktowani rozwodnicy w kościele katolickim. No przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś się rozwiódł, ale... no to, przepraszam, no lepiej, że ktoś się rozwiódł, czy żeby tkwił w małżeństwie, w którym na przykład był cały czas bity, prawda? Jeżeli na przykład było coś takiego, że jest małżeństwo, w którym mąż bije żonę i ta żona w końcu rzuciła tego męża zbrodniarza. Dlaczego mamy tą żonę potępiać? Czy ona naprawdę miała do końca życia być z tym zbrodniarzem tylko dlatego, że powiedziała mu tak, jak kiedyś przy ołtarzu? On ją oszukał. Moim zdaniem, jakby to rozpatrywać od strony cywilistycznej, to ona została oszukana, on ją oszukał. Kontrakt jest nieważny, bo ona żyła w błędzie, ona nie myślała, że wychodzi za sadystę, który będzie ją bił i tyle. W razie tu jest coś bardzo, bardzo dziwnego. Kościół zdaje się bronić tych, którzy Kościół atakują, tak? To jest bardzo, bardzo dziwne. Słuchajcie, dajcie znać, czy chcecie, żebym to pociągnął, zwłaszcza od strony, nazwijmy to, papieży, czy dzisiejszy papież nie jest nim czasem coś nie tak. Jest bardzo dużo spiskowych teorii na ten temat. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Hej, pa, pa!